Naiwność czy niewinność? Ostatnio przyszedł mi do głowy taki temat dotyczący tego, jaka jest różnica pomiędzy byciem niewinnym a naiwnym człowiekiem. I wynika to troszeczkę z moich przemyśleń dotyczących mojej przeszłości, wspomnień z dzieciństwa, w ogóle kontemplacji tych tematów, troszeczkę pochodzących z naszej etyki i moralności, tego co wypada i nie wypada w życiu, tego co jest dobre i co jest złe. No i wynika to również z mojej pracy twórczej nad książką, z procesem pracy nad książką oraz moich przemyśleń związanych z duchowością oraz empatią. Na pewno niektórzy z was, osoby rozwijające swoją świadomość, dostrzegliście to, że gdy jest się uważnym oraz gdy się medytuje, otwiera się serce i człowiek jest bardziej wrażliwy i empatyczny, ale za to staje się bardzo podatny na wpływy ze strony innych ludzi. No i nieraz można doznać pewnego rodzaju rany, tak? Tutaj nie chcę się zagłębiać w szczegóły, ale myślę, że wiecie o co chodzi. I tak przyszedłem dzisiaj na plac zabaw, jestem po pracy i pomyślałem, że nagram krótki, spontaniczny insight dotyczący tego, jaka jest tu różnica pomiędzy niewinnością a naiwnością. I przede wszystkim zacznę od tego, że chcę zostawić ten temat otwarty, abyście sobie sami go przemyśleli. I nie chcę tutaj narzucać niczego z góry. Przede wszystkim zaczniemy sobie od tematu niewinności. Gdy wychodzimy na ten świat i jesteśmy dziećmi i nie wiemy jeszcze, co jest dla nas dobre, a co jest złe, po prostu nie jesteśmy świadomi tego wpływu otoczenia na nas i jesteśmy wtedy po prostu niewinni. Jesteśmy niewinni po prostu dlatego, bo nie wiemy. I nie ma takiej opcji, abyśmy poznali wszystkie zagrożenia, dopóki się tego nie nauczymy, nie nauczymy się życia. Rodzice nas nie nauczą życia, albo społeczeństwo, albo otoczenie, albo doświadczenia, albo wiedza. Wiecie o co chodzi. No jest ten moment, kiedy wchodzimy w dorosłość i gdy przeczuwamy niektóre rzeczy, przeczuwamy zagrożenia, przeczuwamy, kiedy możemy zostać wykorzystani przez innych ludzi, albo przez środowisko, albo przez życie, albo przez inne rzeczy w naszym życiu. Gdy narażamy się na niektóre niebezpieczeństwa, wiecie o co chodzi. I wtedy, gdy człowiek popełni jakąś głupotę, zazwyczaj zarzuca sobie i mówi, ale byłem naiwny, ale zrobiłem głupio. Ach, nie pomyślałem. No i wiecie, ale dowiadujemy się o tym dopiero po czasie. No i możemy zadać sobie takie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy niewinnością a naiwnością? Wiecie, bo potem przychodzi jeszcze ten temat duchowy, gdy ćwiczymy uważność, otwieramy serce, otwieramy drugą czakrę, pracujemy z wewnętrznym dzieckiem i wracamy do tej niewinności, stajemy się bardzo spontaniczni, uradowani, szczęśliwi bezwarunkowo. Ale wtedy już jesteśmy dużo mądrzejsi, prawda? Po tym całym procesie, po etapie dojrzewania w życiu, po etapie dzieciństwa, mógłbym nawet powiedzieć po dobrze zakończonym etapie dorosłości albo takim rozwiniętym etapie dorosłości, wracamy do tej niewinności, ale stajemy się już dużo mądrzejsi, dużo doświadczeni i stajemy się troszeczkę takimi mędrcami naszego życia. Wiecie, tutaj do głowy przychodzi mi idealnie metafora zaczerpnięta od Nietzschego z książki Tak o rzeczy Zaratustra. Nietzsche przedstawia taką metaforę, że na początku naszego życia człowiek jest wielbłądem, to znaczy przejmuje uwarunkowania społeczeństwa i bierze na swój garb wszystkie warunki, budując swoje ego. Wiecie, gdy jesteśmy dziećmi, gdy wchodzimy w etap dorosłości, słuchamy otoczenia, słuchamy rodziców, słuchamy kultury i nabywamy uwarunkowań i wzorców. Ale jesteśmy tego totalnie nieświadomi. Nie jesteśmy świadomi naszych własnych preferencji, wyborów i indywidualności. I potem z czasem człowiek się buntuje i mówi, nie, teraz to ja będę decydował, teraz to ja będę wybierał, co jest dla mnie dobre. I człowiek wchodzi na taki etap bycia lwem.
ale buntuje się przeciw wszystkiemu i wszystkiemu mówi nie. I brakuje tutaj również takiego poczucia smaku, poczucia wyboru, ponieważ gdy człowiek się buntuje przeciw wszystkiemu, to mówi wszystkiemu nie, ale brakuje mu możliwości powiedzenia tak. I ten etap również jest przejściowy, bowiem na samym końcu pojawia się ostatni etap, etap powrotu do bycia dzieckiem. Tylko tym razem człowiek nie jest takim dzieckiem właśnie niewinnym z powodu braku wiedzy i doświadczenia, tylko wraca do tej wewnętrznej niewinności pochodzącej z wewnętrznej mądrości, przekroczenia etyki i moralności, czyli przestania bycia wielbłądem, oraz dochodzenia do wewnętrznej mądrości pochodzącej z naszego doświadczenia oraz poczucia indywidualności. To jest tak, jakbyśmy przeszli przez te dwa etapy, etap bycia wielbłądem, etap bycia lwem, integrujemy zdobytą mądrość i doświadczenie i na końcu wracamy z powrotem jako dzieci, ale stajemy się już takimi mędrcami naszego życia, gdy już opanujemy podstawowe umiejętności, zdobędziemy nasze doświadczenie, przeżyjemy to życie tak, jak nam się podoba. No, oczywiście możemy żyć dalej, tak? To nie oznacza, że to już jest koniec naszego życia, ale jest to po prostu taki etap, taki końcowy etap naszej podróży, gdzie powracamy do tej niewinności, powracamy do naszej dojrzałości, do naszej mądrości i stajemy się takimi mędrcami, radosnymi, szczęśliwymi, spontanicznymi. Tutaj oczywiście mówię z poziomu nieuwarunkowanej świadomości. Szczęśliwymi ludźmi, tak? Nieuwarunkowanymi. Taki insight na dzisiaj, przemyślunek spontaniczny. Mam nadzieję, że wniesie odrobinę świeżości i klarowności do waszego życia, do waszych własnych przemyśleń. Tak jak wspomniałem wcześniej, zostawiam ten temat otwarty, przemyślcie go sobie na spokojnie, bo nie chcę, abyście zostali z takim dualistycznym myśleniem, że o, empatia jest zła, bo ktoś może mnie wykorzystać, o, niewinność jest zła, bo mogę zrobić sobie krzywdę, o, tamto jest złe, to jest złe, a potem wszyscy ludzie chodzą troszeczkę poskręcani, pozamykani w takim dualistycznym myśleniu. Pamiętajcie, że życie nie jest czarno-białe, życie ma również odcienie szarości i czasami warto jest pokontemplować te tematy dla siebie i przetrawić je po prostu dla siebie. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za wasze wsparcie, za to, że mnie oglądacie, za waszą obecność. Jestem wam przeogromnie wdzięczny. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie swoje przemyślunki, z miłą chęcią dowiem się, co wy o tym myślicie i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.